1 na 14. Teraz myślę, że to jeszcze gorsze wykonanie rzutów trzypunktowych. I niesamowity teraz wjazd jeszcze Cartera na sam koniec. I to już jest, no, myślę, że ostatnie 20 sekund. Nie są w stanie już tutaj Słupszczanie nic wymyśleć. Anthony Goods myli się nawet w takiej sytuacji. I spokojnie, piłka w rękach Cartera, tak jest, a więc dzisiaj zobaczymy brązowe medale wręczane ekipie BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski. Tak jest, 3 sekundy do końca i ostatecznie wynik dla gości 76 do 67, a więc 9-punktowe prowadzenie, 2-0 w serii, o trzecie miejsce, o brązowy medal, zadowoleni wszyscy i prezesi, i zawodnicy, proszę. A tutaj jeszcze pan prezes Widomski wręcza kapitanowi ekipy ze Słupska taki puchar, troszkę mniejszy, na pocieszenie za zajęcie 4. miejsca. No, wielkie brawa również dla drużyny ze Słupska. Tak jak mówiliśmy wcześniej, przechodziła bardzo trudne chwile. Tutaj Robert Stelmachers jednak nie poddał się, poukładał wszystko, grał do samego końca. Jak się okazało, no, byliśmy świadkami rewelacyjnych spotkań w wykonaniu właśnie ekipy ze Słupska. A teraz, za chwileczkę, już zawisną medale i przypomnijmy sobie, kto tutaj jest tym brązowym medalistą. A więc od kapitana zacznijmy. Tomasz Ochońko, bardzo długo związany z klubem z Ostrowa. Aaron Johnson, ten malutki Amerykanin, bez którego wydaje się, że tutaj nie byłoby tego sukcesu. A przypomnijmy przecież, że po kilku pierwszych meczach, no, to była wielki znak zapytania, czy Aaron Johnson zostanie w zespole. Ale nowy trener Emil Rajkowicz, o nim za chwilę też kilka słów, to wszystko tak poukładał. Dalej Mateusz Zemski i Szymon Szewczyk i Bułgar Christo Nikołow. Szymon Szewczyk, bardzo doświadczony zawodnik i tutaj ten jego kontrakt, ten jego przejście do Ostrowa na pewno też dużo dało. Kamil Hanas, który po kilku takich sezonach gdzieś tam, no, troszeczkę z mniejszym graniem, tutaj też odnalazł być może swoje miejsce. Świetnie wpasował go w zespół trener Rajkowicz. I Łukasz Majewski, który ze Szczecina wrócił do Ostrowa i ta kontuzja w playoffach nie mógł do końca pomóc swoim kolegom w tych półfinałowych spotkaniach, ale wielkie brawa również dla niego. No i Mark Carter, Amerykanin, który wielokrotnie pokazywał, że potrafi wziąć odpowiedzialność na własne barki. Dzisiaj również tak było. Ta taka celna trójka, pamiętają Państwo, w bardzo ważnym momencie. I Robert Tomaszek, też ten mocarz pod koszem, bez niego no nie byłoby tylu tych zbiórek w ataku. Mateusz Kostrzewski, który niedawno dołączył do ekipy Rajkowicza, opuszczając zespół ze Zgorzelca. Okazało się to naprawdę rewelacyjnym posunięciem. I Sean King, najlepszy zawodnik sezonu zasadniczego. I Adam Kaczmarzyk, i Emil Rajkowicz w końcu. I ten szkoleniowiec, który teraz będzie mógł pochwalić się, bo to na pewno wielki sukces również dla niego w jego trenerskim CV, ale nie zapominajmy jeszcze Marko Weliczkowicz, jego asystent, Łukasz Witczak i Patryk Pankowiak i Paweł Matuszewski, tak, to jest ten pan tutaj w tym błękitnym garniturze, prezes zespołu, no, bez którego wsparcia finansowego nie byłoby tak wielkiego sukcesu, i Marcin Napierała i Grzegorz Ardeli, wszystkim znany doskonale, i również Bartosz Karasiński, to są ludzie, którzy cały sezon ciężko tutaj pracowali, czy na parkiecie, czy poza parkietem, i zapracowali na ten rewelacyjny sukces. Od wielu, wielu lat w Ostrowie nie było takiej ekipy, takiej drużyny, takiej koszykówki. No i wszystko wskazuje na to, że w przyszłym sezonie ma być jeszcze lepiej. Coś tam się wspomina o występach w pucharach europejskich. No, oby tak było, oby kolejny zespół mógł się też pokazać z jak najlepszej strony w pucharach europejskich, w Europie. A teraz, proszę bardzo, brązowy medal i puchar dla BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski. Wielkie gratulacje.
Jeszcze raz, wszyscy razem wznoszą w górę ręce w geście zwycięstwa. No ciekawe, czym zapełni się ten puchar, bo tam widzę, to jest dość pokaźnych rozmiarów naczynie. Myślę, że kilka szampanów się tam zmieści. I każdy będzie chciał mieć teraz zdjęcie pamiątkowe. Brązowe medale już zawieszone na szyjach zwycięzców dzisiejszego spotkania. 2-0 w tej serii o brązowy medal. Jeszcze raz wielkie gratulacje również dla pokonanych, dla Słupszczan. Ja Państwu dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie i oczywiście zapraszam koniecznie jutro przed telewizory Polsat Sport. Będziemy na trzecim meczu finałowym w Toruniu, gdzie zmierzy się polski Cukier Toruń ze Stelmetem Zielona Góra. Na razie, jak Państwo doskonale wiecie, mistrzowie Polski nie dali szans Torunianom. 2-0 w serii finałowej. Jutro czekamy na kolejne emocje. Ze Słupska dla Państwa Tomasz Jankowski. Dziękuję bardzo serdecznie. Dobranoc.